Mówiliśmy ostatnio Robercie o tym, że rozliczanie handlowców tylko i wyłącznie z prowizji to nie najlepszy pomysł i obiecaliśmy naszym widzom, że dzisiaj przedstawimy przynajmniej jedną, być może dwie, propozycje sensowniejszego rozliczania ich pracy. Robert, mówiłeś o systemie, który tobie najbardziej się podoba i tobie pasował, i jak rozumiem, był najbardziej efektywny. Czy możesz trochę więcej o nim opowiedzieć? Witam wszystkich, cześć Tomek. Tak, bardzo, bardzo chętnie opowiem, bo tak jak rozmawialiśmy, to jest chyba, wydaje mi się, taki system, który pomimo różnych wad, które też posiada, jest najbliższy, według mnie najbliższy, bym powiedział, takiej sensowności na styku ten, który wymaga od tego, który dowozi, nie? Czyli mhm. Firma oczekuje, a sprzedawca dowozi. Mhm, Bo mówiliśmy sobie o takich systemach poprzednio, które są całkowicie jednowymiarowe bądź jednostronne, tak? gdzie jest pewna przewaga. Tak, no strony. mówimy o stronie tak naprawdę mocno dominującej i o tej, która się tak. musi podporządkować. Dokładnie, tak. Natomiast y, ja powiem szczerze, przez, przez wiele lat y, mojej kariery takiej zawodowej na etacie doświadczyłem różnych systemów y, mm -hmm. wynagradzania. Były to systemy premiowe, prowizyjne, częściowo prowizyjne, częściowo premiowe, większa podstawa, mniejsza podstawa. Natomiast y, dosyć mocno, że tak powiem. Zakumplowałem się z takim pewnym systemem, który odkryłem w jednej z korporacji, w której pracowałem. Mhm. I to jest taki system, który z angielska nazywa się on-target earnings. Czyli tak naprawdę tutaj chodzi o to, że Twoje zarobki są z góry określone i w jakimś sensie ustalane pomiędzy stronami, w zależności od pewnych rzeczy, które się muszą wydarzyć, żeby to wynagrodzenie otrzymać. Tu się wydaje wszystko normalne, nie? No bo. Mhm. Wszyscy na początku mówią, ile chcą zarobić, a ta druga strona mówi, ile mu zapłaci. Tylko w tym systemie jest jedna ciekawa rzecz. Mianowicie, kiedy rozpoczynasz dyskusję ze swoim nowym pracodawcą, czy ze swoim wspólnikiem, szefem, obojętnie, mhm. to wspólnie określacie, ile ty w ciągu roku chciałbyś zarobić. Tak. No i załóżmy, że pada, nie wiem, weźmy dla prostego rachunku i nie odnosząc się do rzeczywistości, po prostu 100 tysięcy. Załóżmy, że to jest 100 tysięcy. I teraz, jeśli chcesz zarobić 100 tysięcy, no to te 100 tysięcy twój pracodawca oczywiście zapłaci ci wtedy, kiedy wygenerujemy wspólnie jakiś przychód, który wygeneruje odpowiedni zysk, który pozwoli na to, żeby te 100 tysięcy mogło zostać ci zapłacone. Tak, no się. i tu znowu tutaj się przed, tutaj bo hmm? paradoksalnie część handlowców nie rozumie, że jeśli on zarobi dla firmy 100 tysięcy, to jest trochę za mało, żeby jemu wypłacić 100 tysięcy. Tak, to po pierwsze, a niektórzy myślą, że wystarczy przynieść 100 tysięcy. Tak, to jeszcze inna kwestia. I, I potem się pojawia narzekanie: Jak to? Ja przyniosłem 120, a nie chcą mi 100 zapłacić. Nie? No, ale to już w takie tematy może nie wchodźmy. Ja Plenie mówię tutaj o rozsądnych dzisiaj. dyskusjach. <laughs> Rozsądna dyskusja polega właśnie na tym, że jeśli ja wiem, ile chcę zarobić, to muszę wiedzieć, ile musi firma zarobić, żebym ja mógł tyle zarobić. Tak no i tu się zaczyna ta ciekawa funkcja tego systemu on-targeting, dlatego że określamy sobie wspólnie, że jeśli na przykład ja chcę zarobić 100 tysięcy, to mój pracodawca jest w stanie częściowo partycypować w ryzyku, mhm. a częściowo w tym ryzyku partycypuję ja. Czyli mhm. ustalamy na przykład, że będzie to 50 na 50. Załóżmy, że jest taki model on target earnings. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że mój pracodawca mówi mi tak, 50 teraz, 50 po robocie. Nie? Jak na filmach I... gangsterskich. Dokładnie. 50% dostaje, 50% tej kwoty zostaje podzielone na 12 moich miesięcznych wynagrodzeń. A drugie 50% jestem w stanie uzyskać wtedy, kiedy dowiozę to, na co się umówiliśmy. I tutaj obydwie strony ryzykują w cudzysłowie, można powiedzieć, tyle samo. Mhm. I oprócz tego myślę, że tutaj jest istotne, istotna rzecz, która to też jakby charakteryzuje ten, ten model, że to nie musi być 50 na 50. Bo tak naprawdę w zależności od tego, Jaki jest rynek, jaki jest skonstruowany produkt, usługa, jaki jest skonstruowana firma, jaka jest konkurencja, to my tak naprawdę możemy tego sprzedawcę troszkę bardziej, bym powiedział, wynagrodzić na początku lub trochę mniej wynagrodzić na początku. Dla przykładu, ja, ja miałem okazję pracować w modelu 70 do 30, mhm. gdzie 70% stanowiło moje podstawowe, nazwijmy to wynagrodzenie walczyłem o 30%. Ale dlatego, że ten rynek był bardzo trudny i wiadomo było, że jest to nowy produkt, to jest wszystko naprawdę można bardzo fajnie sobie na początku ustalić. Ale miałem też okazję pracować w modelu 40-60. Mhm. Czyli to ja ryzykowałem trochę więcej. Mój pracodawca mhm. płacił mi 40%, a ja mogłem zarobić 60% dodatkowo. Yes. I to jest naprawdę, wydaje mi się, coś, co może sprzedawcę motywować, dlatego że jeżeli na początku określiłeś sobie, że Twój plan na przykład na, na życie jest taki, że chcesz zbudować dom, kupić mieszkanie i tak dalej, potrzebujesz te 100 tysięcy, no to wiesz, że te 100 tysięcy powinny się otrzymać i ty właściwie je widzisz, tyle tylko, mhm. że płacone jest ci to w inny sposób. I tu jeszcze dodatkowo, oprócz tego, w tym modelu oczywiście mogą występować różnego rodzaju gratyfikacje dodatkowe, mhm. bo wiadomo, że jeżeli przekroczymy ten non-target... No właśnie o to, to chciałem strony, cię podpytać, nie? Tak, jeżeli przekroczymy on target w obie strony, to wtedy dopiero możemy zacząć rozmawiać o tych wszystkich wisienkach na torcie, tych, tych marchewkach na kiju i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy według mnie jest naprawdę. Okay, no bo sensowe. To, o czym ty mówisz, czyli samo on target earnings, gdzie masz, nie wiem, 50-50 czy jakkolwiek inaczej, to masz gdzieś tą granicę. A to, co jest według mnie wartościowe w robocie sprzedawcy, jest to, że tak naprawdę. On, jeśli pracuje w oparciu o przynajmniej częściowym procencie od tego, ile pozyska, to w zasadzie jego wynagrodzenie, no ciężko określić jego górną granicę na starcie, prawda? Tak. Ale tylko wtedy, gdy mówimy o tym, że rzeczywiście on funkcjonuje w oparciu o procent tego, co przyniesie. Bo to, co ty mówisz, to jest tak. No załóżmy, dostaniesz te 100 tysięcy, jeśli przyniesiesz do firmy, nie wiem, 500 tysięcy, tak? W zależności oczywiście od marży, od budżetów, mm -hmm. od wszystkiego. No ale załóżmy, że handlowiec. Będzie miał szczęście, bo to najłatwiej odpowiedzieć, i przyniesie do firmy półtora miliona. No i co wtedy? Czy on nadal dostanie swoje sto tysięcy, czy powinien ludzi wynagrodzony inaczej? No i widzisz i tu jest myślę, że kwestia też do znaczy kwestia zależna od tego z kim mamy do czynienia po stronie pracodawcy. Jeżeli pracodawca sobie doskonale zdaje sprawę, że no trafiło mu się jak ślepej kurze ziarno, że tak powiem, że trafił mu się sprzedawca, który chce tak mało zarobić, bo wiemy, że ten rynek przy naszym produkcie czy usłudze jest taki, że on przyniesie więcej albo wiesz co, no może się pojawiła okazja na rynku, no nie okay. no, no, ale to, to z sytuacji pandemii też zanotował wzrosty, nie wynikające z tego, że raptem stał się wyjątkowo dobrym produktem, tylko po prostu popyt na niego zdecydował. Sytuacja, tak, sytuacja się zmieniła. Ale to zazwyczaj to jest tak, że ten pierwszy rok, znaczy inaczej, rok jest okresem rozliczeniowym tutaj, mhm. w tym przypadku. I bardzo często, albo prawie zawsze w moim przypadku, był określany tak zwany cap na wynagrodzenie, czyli było pewne odcięcie. Do którego mogłeś, po, mogłeś wziąć wynagrodzenie? Bo tak naprawdę tu chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, chodziło o to, żeby sprzedawca nie wyciągał asów z rękawa. I to jest, myślę, że bardzo istotny element, bo to by się mogło wydawać, że my nie chcemy dać sprzedawcy zarobić. Nie, my chcemy dać sprzedawcy zarobić. Tylko jeżeli ty wiesz, że jesteś gotowy przynieść trzy razy tyle, mhm. my ci chętnie zapłacimy trzy razy tyle, ale ty weź to odpowiedzialnie na klatę. Dlaczego? Bo my musimy to zaprognozować. Jeżeli my tego nie zaprognozujemy, a te pieniądze nam wpadną. Ja to o tym pisałem w swojej książce. To jest dokładnie, może być dokładnie taki sam problem dla firmy, jak to, jak tych pieniędzy nie będzie. Mhm. Dlatego, że jeżeli firma zaplanuje pewne wydatki i rozwój na poziomie 1,5 miliona, a zostanie przyniesione 500, to jest podobny problem, jak zaplanuje wydatki na poziomie 500, a przyjdzie 1,5 miliona. Mhm. Inwestycji z dnia na dzień nie poczynisz. Tak naprawdę nawet nie wiesz, w którym kierunku masz się rozwinąć. Oczywiście no, nikt nie pogardzi takimi pieniędzmi. Może się okazać, że firma po prostu nie wyrobi iluś naraz projektów w trakcie. Dokładnie, to to jest kolejne, do, do tego bym pewnie za chwilę doszedł. To jest kolejna rzecz, że możemy nie wyrobić zasobowo, no a poza tym, wiesz, no pieniędzmi nikt nie pogardzi, tylko jak przemnożysz to przez ilość sprzedawców i zobaczysz, że taka patologia w cudzysłowie pozytywna mogłaby występować. Może to jest akurat dwa słowa, które się nie pasują, ale takich celowo użyłem, to systemowo się okaże, że jesteś że nie potrafisz prognozować przychodu. Z kolei w korporacjach, które są rozliczane gdzieś od górnie od strony headquarters to też nie jest dobrze. Także ten, to podejście on target earnings zazwyczaj na początku, określany jest na początku tak zwany CAP na wynagrodzenie, mhm. czyli mówimy ile mniej więcej możemy tego przekroczyć, mhm. ale wtedy kolejny rok staje się dla nas pewnym benchmarkiem. Jasne. I wtedy dzięki temu kapowi, to, to, no to jest też fajne co powiedziałaś, tak. bo myślę, że nie wszyscy na to zwracają uwagę, że to nie jest po to, że jest jakaś bardzo, jakby to powiedzieć żarłoczna organizacja, która nie chce wynagrodzić swojego tak. sprzedawcy, tylko raczej jest to kwestia taka, że dzięki kapowi zniechęcamy sprzedawcę do przyniesienia większej ilości po prostu zleceń do firmy, których z różnych powodów na tym etapie nie chcemy. Tak, albo to, co powiedziałem wcześniej, wyciągania asów z rękawa, tak? czyli nie, nie, nie pokazujemy pewnych tematów przez jakiś czas, a pod koniec je wyciągamy i często tak te sprzedawcy robią, kiedy wiedzą, że mogą za potencjalnie zarobić więcej. Czyli nie wiem, nie opłaca im się tego wziąć w pierwszym kwartale, opłaca im się to wziąć w czwartym na przykład. Nie? Generalnie myślę, że to podejście, o którym mówię, ono jest bardzo zdroworozsądkowe. Jeżeli dwie strony podejdą do tego biznesowo, partnersko, to można z tego ustalić naprawdę fajny model, który oczywiście nie wyeliminuje 100% różnych tam ciekawych rzeczy, które się dzieją na styku sprzedawca firma, ale myślę, że minimalizują je do, do takiego poziomu, który dla każdej ze stron jest, może być ok. Dobra, to, to mi się bardzo podoba. Fajne podejście i bardzo się cieszę, że wytłumaczyłeś, o co chodziło z kapem, który może być na początku bardzo mocno niezrozumiały. To pozwól, że spróbuję ja podsumować. Mamy tak na dobrą sprawę dwa suwaczki, czyli wynagrodzenie stałe i to zmienne, uzależnione od Efektów od prowizji, od czegokolwiek sobie to wymyślimy, można nimi suwać dowolnie, byle nie za mocno. Tak? One powinny mieć gdzieś granicę, przy jakiej wysokości to zapewne to jest dość indywidualne. Natomiast te ustawienia powinny wynikać z partnerskiej rozmowy, sprzedawcy i pracodawcy na początku ich działania, no i potem te ustalenia powinny być po prostu weryfikowane. Nikt nie powinien zostawić zostawiony być sam samopas. Tak, i tutaj tylko jedną rzecz skoryguję, bo użyłeś takiego stwierdzenia zmienne. Absolutnie to nie jest zmienne. To jest wciąż stałe, tylko wynagradzane później. Okej, okay, dobra, to pewnie. Bo jeszcze... to jest dosyć istotna różnica, mm -hmm. nie? że zmienna o, o, oznacza pewną zmienność. Może być tak, może być inaczej. Tutaj mówimy dosyć zero-jedynkowo, czyli masz mm -hmm. do zarobienia 100% i te 100% zarobisz, jak przyniesiesz 100% tego, na co się mówiliśmy. Dobra, dobra. Czyli ustalamy tak, konkretną kwotę, tak, którą posiadamy to... w czasie i. Czyli tak. zobacz, i to ja na końcu powiem: jak pójdziesz do banku i bank się ciebie zapyta, ile zarabiasz, to będziesz mógł powiedzieć, że w umowie masz wynagrodzenie na poziomie 100% mhm. zależne od pewnych rzeczy, a dostajesz wynagrodzenie miesięczne. takie. I to naprawdę ma znaczenie też dla banków. Mhm. Przynajmniej miało kiedyś. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, bo. <laughs> Teraz wszystko się zmienia. <laughs> to się wszystko zmieniło. Pewnie dokładnie. i to uległo drobnym modyfikacjom. Dobrze, dokładnie. Robert, ja Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wam, drodzy widzowie, dziękujemy za oglądanie. Liczymy na. Rzeszę Was w komentarzach, grono lajków, udostępnień i wszystkiego tego, co trzeba, żebyśmy mogli mieć więcej energii do kolejnych odcinków i oczywiście hashtag, tym razem Robertowi nie wejdę w paradę. Przestań wreszcie sprzedawać polskie znaki, szukajcie, a znajdziecie. Tak jest i przestań wreszcie sprzedawać.pl, tam można nabyć tak bestseller sprzedażowy. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Wszystkiego razy. dobrego, do zobaczenia, hej.